A zdradź nam, nad czym teraz już pracujesz? Może jakiś kolejny film? Nie, na razie nie pracuję nad żadną fabułą. Przez ostatnie 3 miesiące bardzo, bardzo intensywnie pracowałam nad dyplomem, ponieważ kończę szkołę z Remigiuszem Brzykiem i z całym moim 4. rokiem z PWST we Wrocławiu. Robiliśmy spektakl, który ponoć jest bardzo dobrym spektaklem. To była strasznie też intensywna praca, z której jestem bardzo zadowolona i zapraszam na spektakle. Do kwietnia będziemy grać na scenie PWST we Wrocławiu, więc jeżeli ktoś z Wrocławia będzie chciał, może się skusić. Jaki jest tytuł sztuki? Testament psa, czyli historia o miłosiernej. I kogo tam grasz? Gram Maksymilianę, seryjną morderczynię, antyklerykałkę. Trochę przerażająco. Tak, ale ja takie role najbardziej lubię. A powiedz, jeżeli będziesz miała więcej takich propozycji gdzieś tam teatralnych, żeby spróbować swoich sił na deskach teatru, to czy będziesz wybierała bardziej teatr, czy jednak czy będzie cię pociągał bardziej film? Strasznie, strasznie chciałabym grać w teatrze. Skończyłam szkołę, która nazywa się szkołą teatralną i nie ukrywam, że to jest dziedzina, która jest bardzo odmienna wbrew pozorom od grania filmowego. To jest zupełnie inna materia, zupełnie inaczej pracuje się nad spektaklem niż nad filmem i ta robota też pociąga mnie. Gdybym teraz miała się zdecydować, czy wybieram film, czy wybieram teatr, to chyba nie byłabym w stanie, ale myślę, że jest wielu aktorów, którzy godzą te dwie rzeczy. Ja mam nadzieję, że będę miała kiedyś taki problem, że będę musiała się zdecydować, bo będę miała propozycję i z fabuł, i z teatru. Na razie takiego problemu nie mam, ponieważ jestem początkującą aktorką, ale i film, i teatr bardzo mnie pociągają. Mam nadzieję, że uda mi się godzić te dwie dziedziny sportu. To życzę ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.